Bardzo, bardzo trudny quick time event teraz mam. Leżę w kroku Leona i gniotę mu jajka. She wasn't joking about raising hell. Leon. Pamiętasz to? Nie. Ale 1 lipca to był 1 lipca. Tak, to był 1 lipca. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Olej i kontynuujemy kampanię Ejdy. Mamy 5 rozdział. I jak widzimy, mamy chronić Leona i Helenę. Jest ze mną oczywiście Nefera jako tajny agent, przyjaciel wyimaginowany. Duchowy. Duchowy. Ja mogę strzelać, wyobraź sobie. Możesz? No co, ty żartujesz sobie. Tak. I to jest ten moment, w którym była retrospekcja z samouczka. No ale Nefera oczywiście nie pamięta. Jaki pocisk? Aspacja. Wystrzeliłem pocisk. Wystrzeliłem pocisk. Czy ty możesz obracać helikopterem? Nie. Tak trochę tylko. O, widzisz, tak tylko. Mam ochotę wystrzelić pocisk w Leona. Przeżyli. Ta jasne, i tak zaraz wróci do nich, bo przecież jeszcze z Simonsem potem się będzie biła. No, ja to się ale tylko ona chyba nie wiedziała, że oni idą do Simonsa. No w sumie fakt, ja to tylko się cieszę, że ja tym helikopterem sterować nie muszę. A zresztą nawet jeśli wiedziała, to przecież i tak ona może się helikopterem tam szybciej dostać pod zmianę, pomagać, żeby podwolić. No w sumie fakt, mogła im pomóc. No. Proszę, nie każ mi tym prowadzić. O, tu jest helikopter jakiś. No, no co ty? Zwariowałeś? Dlaczego nie mogę w to pociskiem strzelić? Ja też właśnie, nie? Ale to mogę w to... znowu ja. Nie, ja też nie mogę. Strzelałem pociskiem, gdzieś na dół leciały. Dlaczego tutaj robimy jeszcze większy bajzel niż był? Myślę, że większa... to bardzo dużo różnicy nie zrobię. Mogę to zniszczyć? Pa, można wszystkie szyldy niszczyć. Wcale mi się nie dziwi, jakby gdzieś tutaj był super, wąż. Cześć, jakby gdzieś tutaj był wąż schowany? Gdybyśmy go zbili przez przypadek? Nie wiem, ja strzelam. Ja też w sumie, tylko trzymam prawy przycisk myszki. Przygotuj broń? A, w sensie, że przybliżenie, lol. Ty widziałeś, że przybliżenie jest na drugim przycisku wtedy myszki? Możesz, no bo wtedy możesz celować. Aha, okej. Okay. Aha, fajnie wiedzieć. No to nie, ja nie ogarnąłem tego. Co to w ogóle za ludzie są przed nami? Jakieś dziawo. Bioorganiczni. Bioorgazmiczni? Tak. Ej, co ty? Dziwne, co w nas strzela? Na filmiku było pełno zombie. No, a tutaj nie ma w ogóle. Nie ma nic. No bo to jest magia. Te filmiki to jest całkowita magia. Inny świat. No, nie, tak. Nawet na nim nie ma. No, tak, to jest ty jesteś największą magią na tych filmikach. Nie wiem, dlaczego ja te wszystkie szyldy zbijam, ale jakoś tak strasznie mnie korci, żeby wszystkie je pozbijać. Może jest jakiś achievement za to? Tak, zbij wszystkie szyldy. Tak, made in China się nazywa. Dobra, dolecieliśmy tam, gdzie mieliśmy być. A, lol. Co to jest? O nie. Nie wiem, ale nie mogę go trafić. Możesz obrócić się trochę? Ja nie umiem. Boże, ja mogę tylko... Umrzeć. Możesz tylko umrzeć. Ja nie wiedziałem, że ty mogę sterować.
No a kto ma krzyczeć, jak wszyscy nie żyją? Ale ja nie wiem za bardzo... My mogliśmy krzyknąć. Ja nie wiem za bardzo, co ja mam tutaj zrobić, ale dobra. Likwiduj wszystkich wrogów. No, widzę, że likwiduj wszystkich wrogów, ja nie mogę w niego trafiać. No, no co, już możesz? Nie. No ja nie mogę, no co ja mam zrobić? Ratunku! Ja nie mogę tym sterować. No i nas zestrzelili. Co ja mam zrobić? No ale wcześniej poleciałeś jakby trochę w dół. Może no ale... No do góry i do dołu, no ale to i tak nie sprawia, że ja unikam go. O nie. Dlaczego ja nie mogę? Dlaczego ty tym nie sterujesz? Ale jak nie możesz w niego strzelać, że co? No w sensie, że nie mogę tam w ogóle najechać tym kursorem na niego. No ginże. Tylko na jego prawe skrzydło kawałek. Starczy. No, no weź we mnie, nie strzelę. No on mnie jakąś rakietą w ogóle. No i... Ja nie mogę tym sterować inaczej. Serio. No to sobie tutaj trochę posiedzimy. Pół godziny później. No ja nie wiem, co ja tutaj mam zrobić. Komenda na Pomorskiej. 14.30. 13 posterunek prędzej to jest. Może my mamy pociskami w niego strzelać, ty, zobacz. Ja nie mogę. No, super. No ginź, no! Ja nie wiem, co ja mam zrobić, musi, serio. Musisz to unikać trochę. Ale jak on ciągłym tym nie strzela? Nie wiem jakoś. No... Ja też nie wiem jak. Serio. Gdybym wiedział, że będę musiał latać, to bym tobie dał, Ejde, bo ty już masz doświadczenie. Dla mnie cała trudna robota. No. I teraz to w ogóle go nie trafiam. No, nic na to nie poradzę, ja nie widzę, jak ty go trafiasz. No wiem, mamy. O, o, o. O. Jest. W końcu. Jakoś pykło. Typical. O, zobacz, tak, nie ma ciebie, puste krzesło. Tak. Ej, ja taka cwana, przed chwilą kilka razy umarła. O, ale to było w innej tej czasoprzestrzeni, więc ona przeżyła. No ja nadal nie wiem, co ja tam miałem zrobić, po prostu naciskałem wszystkie... A schowałeś się po prostu za tym budynkiem, on nie mógł cię trafić, potem się przesunął i ja już go mogłam tutaj strzelać. Tak, i niby, że wszystko znowu dzięki tobie. Nie, ja go dużo nie postrzelałam, no ale myślę, że trochę pomogłam mimo wszystko. Na szczęście już latania nie będzie. Chyba. O Jezu, będzie latanie, będzie latanie. Przecież na T-Rexie ona helikopterem przyleciała. No, faktycznie. O Boże. Była, była, no. Strasznie. Ciekawe, skąd ona wiedziała, że ten... A poza tym, o, patrz, w helikopterze latała... I mimo nawet... Dobra, miała tam jedną walkę, ale i tak to was przyszło w tym samym momencie, co oni tak musieli przebiegać przez jakieś hordy wszystkiego. Pokrętych budynkach, nie wiadomo, uliczkach. No ale tak naprawdę nie wiemy, ile czasu mija między cutscenkami. Ustajemy, że ona płata po całym mieście i nie mogę go znaleźć. Tak. Dlatego zdarzyła akurat jak Leon tutaj przebiegł. Dokładnie. No bo w sumie pierwszy rozdział był strasznie dawno, ja już nie pamiętam paru rzeczy. Teraz dlatego mi się przypomina, że faktycznie coś takiego było. No idę jak zwykle bez żadnych emocji. Ona niczego się nie boi. Zabić zmutowanego Dereka. Ale ja go nie widzę. Halo? Jest tam. No jest. No, już to mówiłaś, Helenka, kiedyś. No ale no co, no strzelam w niego z tych rakiet. No ja strzelam w niego z tych rakiet. Ja mogę, nie? Ja już nie mogę. No, super. Ale no strzelam, no ja nie, ja trafię w niego w ogóle? Nie, gdzieś w ogóle na lewo od niego strzelasz. No ja nie wiem, to które to jest moje? To po prawej jest moje. No to ja trafiam w takim razie, jeżeli to po prawej jest moje.
Ja myślę, że my po prostu widzimy. Oboje widzimy oba, mi się wydaje. No pierdziele. Jeszcze, jak ja tu mam w ogóle sterować? O, punkt kontrolny. No teraz samo. No postrzelałem parę razy. Tak, z tym już walczyliśmy kiedyś. Ale walka. Walka z perspektywy Heleny i Leona była chyba trudniejsza trochę. Bo przynajmniej on nas atakował, a Aiden w ogóle nie atakuje. No ale jak ten? Jak byliśmy Leonkiem, no to on się zbugował, przecież ciało tego odzielę. No w sumie fakt. Nie wiem, czy to było bugnięte, ale tak no robię. Zobacz, on sobie tylko biega w kółko przed nami, ma to w nosie. No ja chcę rakiety, już nie mam rakiet, rakiety zużyłem. Wow! Wow! Przecież było coś takiego. No. Leon, Ada, weź strzel w niego. Beczki. No kurde, no. Ja tu nic nie widzę! W dupę go strzelam. Może oj. O, no właśnie, strzeliłem w beczkę, bo w sumie dobrze powiedziałeś. No kurde. Ciekawe, czy jak zje, to. Okej. Okej. Czy to tak miało być? Nie, to tak miało. Nie, to tak chyba miało być. Tak miało być. Nie no, NPC-ki chyba nie mogą umrzeć, nie panujemy nad nimi przecież. No ale możemy powalić na zale. Albo coś. Ja tutaj nie widzę żadnych beczek. Tutaj z prawej strony obelisku, no ale... No ale no trochę daleko. No dlaczego nie mogę rakietami w niego strzelać? W ogóle tak dziwnie strzela. Dwa rzędy pocisków i tak strzelam zawsze tylko jednym trafiam. O, no. Gin. Ja nie wiem, czy ja go w ogóle trafiam, czy nie. Nie, go chyba trafiam, bo się przewrócę. Nie mam pojęcia. Coś tam niby strzela w niego. Dziwię się, że tyle pocisków w niego leci, on żyje ogólnie. Ale okej. Ja nie pamiętam w jaki sposób. Nie pamiętam w jaki sposób my go tutaj pokonaliśmy oryginalnie. No po prostu, bo wystarczająco długo. What the fuck? Nie drzyj japy. A nie, to w oko trzeba było chyba strzelać. No tak, ale mnie nie... What the fuck? Gdzie ty jesteś? Myślę, że tak łatwo. O, skrzynki. Beczka, kurde. Nie, gdzie jest... Weź ten... Weź to... Wow! What the fuck? Gdzie jestem? Co się dzieje? Leć gdzieś, odsuwaj się, bo... Ja nie mogę tym sterować! Nie? W ogóle? To znaczy tak trochę tylko. No teraz nie mogę w niego strzelać. No, ja nic na to nie poradzę. Wiesz, jak tym się beznadziejnie steruje? Nie wiem. No to zobaczysz, jak będziesz grał Aidą. No kurde, nie w to... Co ty robisz? Możesz w niego teraz strzelać? Tak, chyba. Tak średnio. No ja też tak średnio w niego trafiam do góry trochę. Nie, nie mogę. Czy jak tu się jeździ? Ja nie ogarniam sterowania tym helikopterem. Nie ogarniam sterowania tym helikopterem, bo ja latam w lewo, on leci w prawo. No gin. Oko! Dobrze, teraz w sumie dobrze stoi. Nie mogę. Weź to oko. Patrz co Helena robi, ty widzisz to? Widzę. No wow! Gdzie? What the fuck? Nara? Gdzie ty jesteś? Gdzie są te beczki wszystkie? Znowu czymś będzie w nas rzucał. Weź ten samochód ode mnie. No, nara. Nie widzę go. No ja ci nic nie poradzę, bo ja nie wiem, jak ty na to patrzysz. Z prawej strony. No ale what the fuck? On był taki skoczny? Nie przypominam sobie. A to beczka nie. Może też się wybuchnę. No czy ty beczkę wybuchasz? Nie. Nie widzę żadnej. No tak świeci. A ta ciężarówka. No właśnie próbowałem, ale nie dało się. A tam jest kilka beczek za nim. Gdzie? To są skrzynki z nabojami. A, to są dobre. A to jest śmieszne, że one same wybuchły? Znaczy rozwaliły się? A widziałam ten promień w ogóle od tego, gdzie indziej. Ale bo ja je zestrzeliłem. Tak, nie widziałam u mnie, że... No ja twojego... twój promień leci też z tym. Ale nie rozumiesz, że my w ogóle nie widzimy cudzych promieni?
widzę. Bo ja mam dwa promienie, ja mam dwa promienie i ty masz dwa promienie, bo to są. Nie, ja mam tylko jeden. My mamy po dwa działka oboje. Ja mam jedno działko. I oboje widzimy dwa promienie. To nie jest tak, że ty widzisz mój i swój i ja widzę mój ja i swój. Ja mam jedno działko, bo jak nie strzelam, to prawy nie strzela. Aha. A lewy raz strzela, raz nie strzela. Aha, ja myślałem, że oboje mamy dwa. No. Dobra, zginął. Zginął. To znaczy, no, tymczasowo. Beznadziejnie się tym helikopterem steruje, straszne. Taka muzyka. No nie? Ciekawe, czy jak będziemy na tym dachu walczyć, to ty będziesz z Aidą, czy ty będziesz z Heleną na dachu i będziesz nas osłaniać? Pewnie będę z Heleną na dachu. Ale tam się nic nie działo, to lepiej, żebyś nie była z Heleną na dachu, tylko ze mną. W sumie ty jesteś moim wyimaginowanym przyjacielem, więc zawsze powinnaś być tam, gdzie ja. Że już raz mnie opuściłaś, jak z Debrą. Walczyliśmy. No właśnie, you and Carla have left a lot of misery in your wake, Simmons. I'm gonna make sure it all ends here. Aha. Co to jest? Co to za ludzie są? Aha. Okej. Co to w ogóle za ludzie są? Jakiś minigame tu jest? Co to są za ludzie w ogóle? Jakieś randomy na dachu, no. Po co my ich chronimy? No, nie słyszałeś, co mówiła Aida. A, bo tutaj jest pokazane w prawym dolnym rogu, ile jeszcze rakiet mam do użycia. Ja teraz doogarnąłem dopiero. Serio. Aida, teraz nie ma co do roboty, no bo oni teraz nie z Heleną się będą bić z Muchą. Aha, no. Nie, Muchozard był na końcu przecież. Muchozard był na końcu ich kampanii. Co ja zrobiłem? To chyba tak miało być. No faktycznie, co oni teraz robią? Ale teraz w sumie jest motyw z Muchą, przecież Mucha te pierunochrony zbierała. No. Nie rozumiem tego. No i co teraz? Ej, zostaw ją. Okej. Dobra. Leć im dalej. O, jest lądowisko. O, i tutaj zostawi... Co to jest? I tutaj zostawi helikopter dla Leona. Tak. Najlepiej. Jestem tylko ciekaw, czym, w jaki sposób Aida stąd wróci. Ta, jest Aida, nie... ma zawsze jakieś swoje sposoby. No w sumie fakt, ona jest zawsze magiczna. Kiń, grubasie. Jesteś jeszcze? Czy nie? A, jeszcze tutaj jeden. Kiń. No już nie ma nikogo. Możemy już wylądować? Nie wiem, spróbuj. Ja nie wiem, jak się ląduje, nie wiem, jak się tym steruje. Ja w ogóle nie mogę... Tam jest z prawej strony jeszcze. Obróć tak, żebym widziała prawo. Gdzie? Tu nic nie widzę. Prawej. Z prawej, ja z lewej. O. A, no jest faktycznie. Jeszcze jeden jest. O. No jest. No i co? Mogę już wylądować? Ja pierdzielę, jak to... Jak tym się jeździ? Nie umiem tym czy latać. Czy tam jest wąż? Poczekaj, obróć się tak, jak przed chwilą było. Nie mogę! O, filmik. Ty myślisz, że tak prosto się... I te twoje ulubione papierowe budynki w tle. Tak. Strasznie się tym helikopterem steruję. My po tym nagraniu robimy jeszcze raz ten rozdział. O, patrz. Widziałeś? A, zostawiłem im to, okej. Okay. Tak, ale widziałeś, co było na tej rakietnicy? Nie, co? Odbite usta. Co? Usta odbite. Nie zauważyłem. Jest gdzieś tutaj ta rakietnica? Nie, no to zostawiłeś przecież Helenowi. Ale... Helenowi zostawiłem. No ale to co, zdematerializowała się i nie widać? Zebrałeś wszystko? Tak. Bo ja teleportację robię. Nie, poczekaj, bo te skrzynki były na dole. Za późno. Nie wiedziałam, że ty... No. Za późno. Dobra tam. Okay, last item on the list. Eliminate all traces of the theft of my identity. Aha. No dlaczego właśnie powinien... Właśnie nie powinno zależeć na tym, żeby to zostało, no, żeby każdy widział, że to nie była ona. Może uznała, że siara trochę, że jej ukradli tożsamość i dlatego chce woli to ukryć? Nie wiem, może po prostu nie chce, żeby gdziekolwiek były jakiekolwiek o niej. Aha, informacje. Dane. Jakieś data, żeby o niej było gdzieś. Dobra. To lecimy.
A tym helikopterem się tragicznie sterowało. Nie wiem, czy było. Znaczy, ciężko mi się odnieść, bo nie wiem, jak to by się sterowało innymi, ale ten helikopter, ja biorę w prawo, ten się przekręca w lewo, ja w lewo, ten w prawo, ja do góry, ten w ogóle nic nie robi. Masakra. Jeszcze ty mówisz, nic nie widzę, no, no bo puść. Może Ada po prostu. Może Ada po prostu nie umie sterować tych. No, no niestety nie ma takiego doświadczenia jak Leon. No. Co, usłyszała walkę z Simonsem? O, tak. Nasza winda ukochana. Mhm. Patrz, jak on się zawsze spotykają w tym samym miejscu. A tylko tak patrzy w ogóle na wszystko bez emocji. Dokładnie. Aha. A teraz przynajmniej zobaczę tą dramatyczną scenę, jak on mówił, ej, Danie, odchodź. Coś wybuchło. Gdzie ja? Przepraszam, Majka. Ty? Jak zwykle w mojej, ja. W mojej wyobraźni. Perfect. No, tak. No, oczywiście. O, siema. Już wiesz, gdzie byłaś. Już czekałam na ciebie. Przyjechałaś. Cicho bądź. Chciałem snajperkę, niedźwiedziówka. O, snajperka. Do nas strzela kości. Ała, widzę. No kurde, no co ją? Przepraszam bardzo. Mhm. A gdzie na ciebie będę czekać? Ej, gdzie tu jestem? Jesteś tutaj? No jesteś tutaj. Ja się podleczam. Niedźwiedziówka. What the fuck, spadaj. Ja tu nigdy nie byłem. Eee, odważy się. A ci co? Ci co tu robią? Siema. Co wy tu chcecie? Masz przez łeb. Łeb to on mam na pinie. Jakieś zombie mnie tu gryzą jeszcze. Nie pluj mnie. No kurde, nie mam naboi. Ej, bo ty zginiesz tam. Nie. Idź tam od niego. O, idę tam naboi. No, no bo to zombie ja były. Ja z tego. Ja nie wystrzelam strzelałam. Boże, jak on się głośno wydziela, cię w ogóle słyszeć nie będę na nagraniu. Spadaj! I oczywiście na ciebie. Wow. No, oczywiście. Mówiłem ci, nie łaź po nim, to ty swoje. Aha, ja cię chciałem uratować, a ona zamiast tego wylała włączyć filmik. No dobra. Okej. Odejdź. 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 Odejdź, mówię, ała. On mnie kara. Leon, pomóż mi. O, dobra. Masz, polbie. Niedźwiedziówka. Co ja tam się będę pitolił? Szufylin rób. O ja pierdzielę. Nie. Do widzenia. Ja pierdzielę, żebym z kuszy go musiał bić, bo nie mam z czego innego. O. No chyba nie. Do widzenia. Jakie pościgi w ogóle tu są. O, zombie, siema. A zresztą. Co ja się z nimi męczę? Chyba nie trafiłeś. No, za daleko byli trochę. No, w coś tam trafiłem. On jest na szota. In your face. O, okej. Okay. Kwiatek, kwiatek, dawać kwiatek. No, ja też miałam. Nie to! Idziemy. To jest już tutaj, gdzie Leon się zjębił. Nie wiem, tutaj widzę Leon. Oni się wspinają. Aha, dopiero. No chyba nie, zostaw ich. Okej. Okay. No kurde, znowu otworzyłem ekwipunek zamiast zebrać. Zostaw ich w spokoju. Gdzie ten zombie? Bo te zombie tutaj służą tylko do tego, żeby na naboje zostawiać. No właśnie. Bardzo miło z ich strony. Ej, kalej, zostaw ich. Zostaw ja Leonka. Nie wejdzie. Zostaw go. No. Leon, właśnie, Pipo.
Dobra, Ada, ty jesteś łuczniczką, więc z kuszy strzelaj. O. Jako bardzo. Jesteś łuczniczką, więc strzelaj z kuszy. No kuszniczką, ojej ciuś. Co za różnica. Ała. Będzie, zostanie ślad. Co, się spierdział? To słyszałeś takie... Tak. Okej. Okay. Nie. O, przeteleportowałam się, gdzie jestem w budynku. Zrób jestem tam, gdzie Helenka? Usta, usta mi zrób. Ja nie żyję. Tak, jestem z Helenką. A ja nie żyję niestety. Ja mogę tylko leżeć. Mam teraz bardzo... Bardzo, bardzo trudny quick time event teraz mam. Leżę w kroku Leona. I gniotę mu jajka. Też bym tak chciała. Nie, ja nie. To jest bardzo zła pozycja, w której leżę. O, jakie to romantyczne i to zbliżenie na jajka Leona. Ta muzyka. Tak. Ja nie wiem, co się dzieje, ludzie. O, osłonił mnie. No zrób usta, usta jakieś. Aha, oczy ci się zmęczyły, no dobra. Dobra. Gin! Nie wiem, czy to ma sens, że go strzela. Strzelę go! Wow, ale to jest... Weź to łapę ode mnie, Simons. Co on tutaj za dance... Co on tutaj za you can dance robi w ogóle? What the fuck? Zombie, oh my gosh! Ała! Ło, wow, mnie też tu. Nie mówiłeś, że to są zombie. No, są. Ej, no zostaw mnie, zaraz zginę. Ja też. A, ratunku, heala. Może skrzynka. Ja nie mam w ogóle weaponów żadnych. To ci naboi. Ty tutaj strzelaj w niego, bo on teraz padł. Za późno. Ja go nie widzę, że coś tam. A no tak, zapomniałem, że teraz jesteś mojej cudownej... Spoko, idzie w naszą stronę zaraz. No, ale teraz nie widzę, bo teraz się zombie bije. Gdzie jest mój ochroniarz? Tam, gdzie go najbardziej potrzebuję. What the fuck? Odwal się... No kurde. Fal się, koleś. Tu gdzieś naboje były. No, serio. Jak dostałem, jakiego beach slapa dostałem. Zbieraj te naboje. No nie mogę, nie mam miejsca. Serio. O, padł, padł. Targać go. Co ty tu widzisz? O Jezu, zombie idą. Zamknij się. Ja ci dam Aida zaraz, czekaj no. No czy on w ogóle obrywa ode mnie? Bo odnoszę wrażenie, że nie bardzo. Kurde, pada mi amunicja, której nie mogę podnieść. Bo ja mam naboi, to nie tak gry, wiesz co? No ja go w ogóle strzelam i nic się mu nie dzieje. Zostaw Leona. Leon! Się wydaje, że to jest 10 razy łatwiejsze niż mi się też kampania tak, mi też się tak wydaje, ale... No chyba nie. Co nie? Nie widzę, nie widzę. A nie, ratować go! Szybko i dobiegnij! Ratuj Leona. V. A tu! Gin! Odwrócił się tyłem do niej, co sobie myślę. No właśnie nie wiem, myślał, że tak po prostu pozwolę zabić się mojego Leonka mu. No właśnie. Już mu, już mu jajka ugniatałem, no to teraz nie pozwolę go tak łatwo zabić. Ale to nie był jeszcze koniec przecież, bo potem była ważka. No jeszcze była mucha. No. A Aida pewnie w tym czasie będzie robić coś innego. No, no bo potem już jej nie było. To jest ostatni moment, w którym Aida wystąpiła w innych kampaniach. Co on jej napisał? Nie, nic jej napisał. To, ona mu teraz pisze wiadomość przecież. No wiem, że mu napisała tą wiadomość. Tylko, że ona mu jakoś telepatycznie tą wiadomość napisała. Nie. Bye bye. A widzisz, jakbyśmy zaczęli od kampanii... Jakbyśmy zaczęli od kampanii, to byśmy mieli zagadkę, co ona mu napisała. No. Ale by było... Biedny Leonek. Tak. Nie porucha dzisiaj. Przykro mi teraz. Zawsze ma jeszcze Helenę, więc... A on nie chce ruchać Heleny. Dobra. Jesteśmy w jakimś dziwnym laboratorium znowu. Znowu psychiatryka. Co to jest? Wow! To jest jakiś ten, jakieś lasery tam. Zakończ sprawę, jesteśmy w Matrixie. Okej.
Jesteś? Jesteś. Tak. Pewno wysadzimy to w pizdu, jak wszystko. Aha, tędy trzeba przejść, zatrzymałem, wpadłem na szybę. Jak tu ciemno w ogóle jest. Mimo, że światła wszędzie dookoła, to tak ciemno jest. No. Maciej da, bo trzeba sprawę zakończyć. Ona wsadziła to, coś. A, to to było. Why do you think we had this lab built here in the first place? Just go outside. There's thousands of subjects to choose from. Tell Simmons that we're busy. I'm on the verge of solving this. Aha. A w ogóle możemy to iść dalej, lol. Nie, chcę oglądać. Wszedłem. Oh. Seriously. No już widzieliśmy ten filmik. Nie, to jest inny przecież. Coś tutaj będzie jeszcze? W kokonie? Idź pan chuj. O nie, coś rośnie. Następna Ada. Trzecia Ada. Mam ten sam pomysł. Ona już... Nie, poczekaj, chcę zobaczyć kto to. Ada! Chyba jednak nie zobaczysz. Ciekawe, co tu się miało wykluć. O, wszystkie zniszczę. Wszystko zniszczę. Ja się dziwię, że swojej bomby po prostu nie podłożyła ukochanej. Nie? Sama chciała postrzelać, no. No, w sumie dużo naboi. O! Tam jest ten, Simon z Karlem na komputerze. Strzeli do nich? Nie. Job, huh? Sure. My schedule just cleared. No i chyba więcej kokonów już nie będzie. Dobra. Jaka muzyka! Kampania Ady się skończyła. Czyli już właściwie nic nam nie zostało, już całą historię znamy. Wiemy, jak to się skończyło. Co myślisz, Nefera, o tej jakże cudownej grze? Ja ci powiem, że nigdy tego typu gry nie grałem, ale chętnie bym sobie jeszcze w jakąś pograł. No, koniecznie musimy. Tylko właśnie nie wiem w jaką, bo ty już wszystkie inne grałaś, pamiętasz? Nieprawda, nie grałam, wszystkie jeszcze mówiłam. A co mi się nie podobało w tej grze, to to, że ostatnia kampania była właściwie na jedną osobę. No, kurde, do dupy to zrobili. Trzeba się tak wyzużytać na cały czas, że... To jest jedyny minus, a poza tym to quick time eventy były fajne. Nie jedyny minus, jedyna wada. Jedyna wada, pamiętaj. No dobra. Okej, okay. To jeżeli chodzi o Resident Evil 6, to było na tyle. Aż mi dziwnie będzie, że teraz już nie będzie mieli co robić w tej grze. Musimy sobie ją jeszcze raz przejść na odwrót. No dobra. I znaleźć wszystkie węże. Znaleźć wszystkie węże, bo na pewno masę ich ominęliśmy po drodze. I przejść na wyższym poziomie trudności. No dobra. To jeżeli chodzi o Resident Evil 6, to było tyle. Dziękuję bardzo serdecznie mojemu wyimaginowanemu przyjacielowi, ochroniarzowi Neferze, za to, że mi ich towarzyszyła. No dziękuję, bardzo się cieszę, że mogłam tu być. I może jeszcze się kiedyś spotkamy w jakiejś tam innej grze, ale póki co nie mam pomysłu, zobaczymy w przyszłości. Dlatego też dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć! Pa, pa!